Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj mam przyjemność tutaj spotkać się z Wami, powiedzieć trochę na temat przepowiedni, na temat różnych zdarzeń, to co się wydarzyło, to co przed nami. Jeszcze oczywiście do nowego roku to trochę jest czasu, no ale kto wie, zmienia się teraz numerologiczny rok własny, być może również o tym będzie rozmowa. A moim Państwa gościem jest jasnowidz i medium Michał Ławniczak. Witam. Witam Ciebie, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. No, po przerwie wakacyjnej, czy wypocząłeś też gdzieś? Ze mną to jest tak, niestety, że jak gdzieś wyjeżdżam, gdzieś jestem, no to niestety 3-4 dni i już chcę wracać do domu, więc w moim wypadku jest tak, tej mojej piątki z dnia, że gdzieś pojadę, a na trzeci dzień już się zastanawiam, że warto by było wrócić, bo się nudzę. Jeżeli chodzi o mnie, to tak bardziej miastowo, niż jakoś wyjechać i się na plaży smażyć. Więc generalnie, że tak powiem, były krótkie wypady, natomiast żadnego jakiegoś dłuższego. Natomiast wypocząłem tak naprawdę. Tak? No bo to w zasadzie chyba o to chodzi. Przecież każdy też, także jasnowidz czy medium, potrzebuje jakiegoś relaksu dla siebie. Dzisiaj mamy temat związany z przepowiedniami, z tym, co nadejdzie właściwie. Jeszcze oczywiście mamy stary rok, 2024, aktualny, może nie stary. Ale co mógłbyś powiedzieć na ten temat jeszcze obecnego roku? Albo co w ogóle, nie wiem, czy masz jakieś wizje na ten najbliższy czas? Wiesz co, wiecie co Państwo, tutaj ja nie będę mówił nazwy czasopisma, w którym w tamtym roku gdzieś tam miałem we wrześniu wykład i mówiłem o żywiołach, że zostałem pytany o te słowo na W, czy będzie sytuacja powiększania terytorium tego konfliktu, natomiast ja mówiłem nie, generalnie główną rolę będą grały żywioły, żywioł ziemi, powietrza, ognia, ziemi i niedługo było trzeba czekać, bo styczeń, luty już przyniósł jakieś osuwiska, trzęsienia ziemi. Ja pamiętam, że tam chyba była sytuacja autokar z dziećmi, który po prostu nagle... już nie pamiętam. Mhm. Tak, dokładnie. Natomiast no teraz wiadomo, woda, nie? Rok się czyli nie kończy. Powódź. Wskazywałeś również, że właśnie te żywioły... Tak, bo to były wszelkie żywioły, nie tylko ziemia, ale najwięcej chyba mieliśmy w tym roku do czynienia faktycznie z ziemią, te osuwiska, trzęsienia ziemi. Tam jakieś wulkany chyba się obudziły, nie? Albo się budziły. Ja tego tak dokładnie, przepraszam Państwa, nie śledzę. I to też było miejscowo, nie ogólnie, nie globalnie. Nie globalnie, ja też nie przepowiadałam żadnych globalnych, że tak powiem, że to, co na wschodzie się przeniesie na cały świat, tak? Bardziej powiedziałam, że w 2024 się skupimy na żywiołach i generalnie jakby na jakichś sprawach, ja tam chyba powiedziałam papierkowych, rozwój sztucznej inteligencji, który będzie chciano na siłę zatrzymać. Były takie, że tak powiem, przesłanki, że Elon Musk, prawda, zaproponował jakby, jak to się mówi, teraz zablokowałem, zaproponował jakby tutaj, żeby zamrozić rozwój sztucznej inteligencji. To chyba było jakoś maj, czerwiec, coś takiego, no bo teraz wszystko ci napisze sztuczna inteligencja. I wszystko tak naprawdę zrobi, stworzy postać, cały program, dokładnie, harmonogram. Nawet niektórzy mówią, że książkę napisze, tak? Więc tutaj no, tak jest. Też tak piszą. W taki sposób coś, co to też nie jest jakoś negatywne, no po prostu tak, jest to możliwość. Tak, bo podobno jest tak, że ta sztuczna inteligencja zaprogramowana jest w stanie odtworzyć twój naturalny styl pisania. Ale tak naprawdę ten Elon Musk zaproponował zamrożenie tego, bo to się rozwija w sposób zbyt szybki. O tym też mówiłem. Natomiast odbiegałem od tematu jakby na W, tak? Od tego no, konfliktu, tak? Będziemy to nazwać konfliktem. Jest dopiero, jest ostatni tak naprawdę semestr roku, więc tak naprawdę jeszcze moim zdaniem coś z żywiołem ognia tutaj może się stać. Ale gdzie? Gdzie to może być zauważane? Czy wiesz jesteś w co, określić? Nie widzę gdzie rejonowo, geograficznie, ale widzę w co, czyli jakiś budynek, waga urzędowa. To może być no, biały budynek, nie chcę mówić, nie chcę sugerować, ale jakiś ważny budynek. White House.
w USA, tak? No, powiedzmy tak, no bo... Ważny po prostu jakiś ważne obiekt. Jakieś tutaj zamieszanie, no bo też, drodzy Państwo, przyglądamy się listopadowi, co on przyniesie dla Stanów Zjednoczonych. Dużo chaosu, bo przyznam Państwu szczerze, że nawet dzisiaj sobie rano patrzyłem, bo przygotowałem się do tego tematu, który mi zaproponowałeś. I patrzyłem, to odpowiedź nieco jest odległa i inna od tego, co wstawiałam na swojego fanpage'a 3 czy 4 miesiące, bo pamiętam, że zapytałem ogólnie, kto wygra wybory, kto zostanie prezydentem USA. I wtedy nie sugerowałem kartą nazwiska, imion, wyszła mi kobieta. Natomiast wtedy, jak patrzyłem później na Wikipedii, nie było kobiety. Więc postanowiłem zrobić, że tak powiem, taką kolumnę A i B. Trump versus Biden. Wygrał Trump. No wiadomo, że jakby Biden już no nie ma go. Zresztą ja nie czuję, żeby był, ale to już inny temat w ogóle. No wiadomo, Biden po prostu, no że tak powiem, abdykował, usunął się. Więc wiadomo było, że w tym pojedynku i tak już tak naprawdę wygrał Trump. Natomiast od początku do końca... Zwłaszcza jeszcze po tym zamachu teraz ostatnim, ale przerwałem ci, tak? Zwłaszcza. Tak, bo tutaj chodziło o to, że ta kobieta się pokazywała. Na dzień dzisiejszy była ta odpowiedź inna. Natomiast ja zostanę konsekwentny przy tym, co powiedziałem. Że kobieta. Na zasadzie Ameryka jest kobietą. Był taki post, proszę Państwa, sobie zajrzyjcie, bo to jest skomplikowana sytuacja. Bo na początku mi się pokazywała kobieta, jak to kobieta. Potem sobie sprawdziłem, nie ma żadnej kobiety, tak? Potem myśleli, że to Hillary Clinton, nie? I czasowo później zobaczyłem sobie, że tak powiem, że no to jednak oficjalnie dostała nominację chyba miesiąc albo dwa miesiące temu. Ale ty masz w ogóle wizję, czy to pytasz kart? Wiesz co, jeżeli klienci do mnie przychodzą i na przykład pytają o sprawy globalne, ja ufam swojemu jasnowidzowi, jasnowidzeniu, ale tak naprawdę jeżeli ja pytam, bo w tym wypadku ja zadaję pytanie, jeszcze na 100% nie ufam, bo trudno mi jest to z wyobraźnią, można to pomylić, więc sprawdzam w kartach, ewentualnie sprawy, na które mam, że tak powiem, językiem młodzieżowym, kolokwialnym trochę wylane, to gdzieś tam patrzę tym jasnowidzeniem. To się oczywiście zmieniło. Dzisiaj przez moment widziałem mężczyznę, ale jestem konsekwentny. Chcę Państwu dać konkretną odpowiedź, że będzie kobieta. W prezydenckich zwycięży kobieta. Tak, i powiem więcej. Nawet w momencie, kiedy wygrałby mężczyzna, wiadomo, rządziłby krótko. W ogóle jakby albo postać... będzie taka mocna biała dama i będzie rządzić po prostu ona, czy nie koniecznie. Wiesz co, raczej bym się trzymał konkretu, a ja jestem taki bardzo ściśle chodzący po ziemi, więc... Dobrze, to mogę tutaj jeszcze podrążyć temat. Jeżeli wygra, powiedzmy, mężczyzna i będzie tam prezydentem Stanów Zjednoczonych, to co, może być jakiś, dojść do jakiegoś zamachu, czy do właśnie kolejnej... Wiesz co, na pewno nie może dojść do szybszych wyborów po prostu. Do czego? Do szybszych wyborów. Okej. Wiadomo, chyba prezydent, poprzedni prezydent, czyli Trump, ma 78 lat, nie? Więc... No obecny ma chyba jeszcze więcej. Ale czy on jest? Nie? No to jest druga rzecz. Jakby sprawa. Tej energii, znaczy inaczej, bo było też tak, że ja zapytałem chyba miesiąc temu, bo już stwierdziłem, że jasnowidzenie patrzyłem, to się wszystko zmieniało. Natomiast jestem konsekwentny kobieta, ale zapytałem, co chce dusza tego Trumpa, nie? I usłyszałem jakby odpowiedź, że no nie ma w planie zostać tym prezydentem, jakby tak jakby tego miał nie być. No dobrze, czas pokaże. Ja co prawda nie śledzę tutaj polityki, a zwłaszcza amerykańskiej, ale to już mówisz na jesień, tak? Wiesz co, tam wybory mają, tam jest jakoś w ogóle dziwnie, ja nawet patrząc na karty kobiece, musiałem sobie wklepać, czy tam jest jakaś kobieta. Nie było, bo było dwóch facetów, nie? Dopiero później Kamala została naznaczona przez republikanów, tak? No, nie wiem, w każdym razie, natomiast umieściłem takiego posta. On jest chyba z lipca i tam możecie Państwo zajrzeć na mojego Facebooka. Jest obrazek
i po prostu jest dowód tak naprawdę, że na dzień taki, taki to widziałem. Dzisiaj patrzyłem, przyznam się szczerze, około południa. Tak jakby, no, nie chciała ta kobieta nam wyjść, tak? Natomiast ja zawsze uważam, że nawet jeżeli klienci powielają dane pytanie, sprawdza się zawsze to, co na samym początku. Owszem, energetyka się zmienia, manifestacja, okej, ja to rozumiem, ale ja z predyspozycji czasu wiem, że raczej te pierwsze czytanie mi się najbardziej sprawdza. Czytanie dla innych, natomiast dla siebie patrzenie w karty. Czytanie jest patrzenie w karty. Mm-hmm. No bo tak, bo tutaj są pewne różnice, to co powiedziałeś, że natomiast żeby wyobraźnia nie brała góry, prawda, czy tam taka intuicja powierzchowna, to lepiej jest patrzeć w karty, no czytać z kart. To znaczy, ja Państwu powiem szczerze, że ja nawet jak przychodzili do mnie klienci i pytali o konflikt, czy to się na Polskę rozniesie, czy nie, ja wolałem, jeżeli byłem zadowolony, jeżeli to przez klientów przechodziło, oni sobie te karty nawet wyciągali, bo wtedy jaśniejsza odpowiedź się pojawiała dla nich, ode mnie dla nich, niż ja sam pytałem. Ale dzisiaj zapytałem taką moją metodą, tak nie, z jasnowidzenia, to kamera wychodzi tak nie, a ten albo zdecydowanie nie. No, ale rzadko pewnie kto, będąc swoim klientem, pyta o wybory w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak się raczej pół roku temu miałem sytuację o Polskę. Wyszło mi bezpiecznie, więc się tego trzymam. No właśnie, co przed nami? Co przed nami w te najbliższe parę miesięcy? Bo powiedzieliśmy tutaj o Stanach Zjednoczonych, co pewnie może dla Polonii, ale tutaj dla Polaków w Polsce to pewnie mniej interesujące. Co zatem na naszym podwórku się może zadzieć? Ciężki temat. Niestety muszę powiedzieć z żalem dla siebie też, ponieważ wiadomo, ciężko jest robić prognozy w sytuacji, kiedy one ciebie dotyczą, nie? Ja niestety zobaczyłem, że będzie dużo firm upadających. Będzie to rok bardzo biedny. Który, przepraszam, rok? No, 25. Aha, czyli mówimy nie ten teraz następny o tym, rok nam o wniesie rok. Rynkowo duży kryzys ekonomiczny, ale to taki jak mniej więcej, ja bym to porównał 2007. W ogóle jest powielenie roku 2007 i 2016. W roku 2016 niestety mieliśmy zamachy europejskie. I tutaj niestety moim zdaniem 25 rok jest powieleniem tego, co było w 16. Natomiast w 2007 zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, został ogłoszony oficjalny kryzys ekonomiczny. I niestety, jeżeli ktoś mnie pyta, czy w to inwestować, czy złotówka się mocniej osłabi, niestety może się osłabić do tego stanu, że moim zdaniem nie to, że wejdziemy w euro, ale coraz więcej jednak będzie nam to euro proponowane. Coraz bardziej, że tak powiem, będzie nam te euro wkuło uszy w przestrzeni publicznej. Natomiast to nie to, że wejdziemy, bo nie wejdziemy przez najbliższy rok, dwa lata, to tak jakby słabo, ale przez najbliższy rok będziemy umocowani tym, że no w zasadzie to tak jak przyjmiecie euro, to będziecie tak... Czy taka karta przetargowa... Tak, dokładnie, bo oni będą nawet uznali argument, że po prostu uznają argument, że po prostu te euro uratuje jakby ekonomię, tak? Kiedyś usłyszałem od takiej mojej znajomej, że no wiesz, jeżeli ktoś idzie za przeproszeniem dostać, za przeproszeniem w pysk, jeden na jeden, a w grupie, no to jednak to się wszystko rozkłada, nie? A jak to przełoży się na przeciętnego Kowalskiego? No bo nie każdy, powiedzmy, w Polsce ma firmę. No ci, którzy będą mieć firmę, mogą mieć trudniej. A co przeciętny Kowalski, który pracuje gdzieś w jakimś zakładzie albo nawet nie pracuje, prowadzi gospodarstwo domowe? Jak to może się przełożyć ten 2025 rok na taką osobę? Wiesz co, jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, to uważam, że może to się niestety w skali piramidalnej, że tak powiem, na niego odbić, ponieważ duże firmy, takie zatrudniające w setkach, w tysiącach, na pewno będą tu redukcję, bo świat zwolni. Naturalnie odbieram, że te koło fortuny, które się kręci, i tak słabiej niż 9 lat temu, ale się kręci na siłę, jest, że tak powiem, przyspieszane,
to uważam, że po prostu nagle coraz wolniej pracuję i uważam, że duże miejsca pracy będą redukowane, a małe firmy nawet mogą padać. Chociaż z tymi małymi firmami to jest lepiej niż z tymi dużymi, moim zdaniem, w konsekwencji tego, co się zadzieje w następnym roku. Czyli kolejny za 2 lata. W 25, bo ustalmy, że mówimy do końca 25 roku, nie? Jeszcze mamy skrawek 24, więc to, co mówię, zamykamy do 16 miesięcy, tak mniej więcej, nie? Od teraz. Tak, dokładnie. No 16, 15, no powiedzmy październik. Natomiast powiem Ci szczerze, że na pewno nie pomoże to, że oficjalnie, dokumentalnie będziemy mieli wprowadzony stan kryzysu ekonomicznego. To już nawet nie chodzi o sytuację, tylko wiesz, wprowadzają nam jakieś sytuacje na zasadzie nie wolno się nam poruszać z domu, albo nie wolno nam wychodzić na wały, albo jest ten rzeki czyli zagrożony. Ograniczenia pewne. Tak, bo oni nam ogólnie to wprowadzą. I to już, że tak powiem, wiadomo, rządzi, czy złotówka się podniesie, czy dostanie za przeproszeniem w młot. I ja niestety uważam, i to mówię dla osób, które inwestują w złotówkę, że nie będzie to czas dobry pod względem inwestowania w złotówkę, raczej już w ziemię. Czyli zakup ziemi. Tak. Mieszkań, domów. Tak, i tutaj mamy bardzo dobrą informację. Według mnie przyszły rok nie będzie konfliktu w Polsce. A gdzieś dalej? Ten konflikt w ogóle będzie gdzieś? Wiesz co, no to też, wiesz, z kim rozmawiasz, to by to różnie powiedzieli. Natomiast sytuacja geopolityczno-medialna jest taka, nie inna. I uważam, że może być tak, że się powieli konflikt. Ten, co teraz mamy na wschodzie, on może być troszeczkę w innych rejonach, na zasadzie górnych, tak? Ale czy to ten punkt zapalny może być ten cały czas, który jest, tylko roznieść się, czy... Podobna sytuacja może się zdarzyć zupełnie w innej części świata. Wiesz co, ja w ogóle pamiętam, że ja powiedziałem kilka lat temu w ogóle do pewnej gazety de facto naszej miastowej, że w przeciągu 10 lat czuję, że będą się zmieniały mocno granice krajów, tak? I to nie do końca chodzi mi o to, że wszyscy się będą lać o te granice. Może będą otwarte, tak jak są obecnie. Tak, natomiast może też nastąpić podział dokumentacji, że ty dostajesz to, ja dostaję to. Czyli ta sytuacja, którą mieliśmy dziesiątki lat temu, czyli tam rozpady, zmiany mapy i tak dalej, może się nam, no ja patrzę na to dobre 3-4 lata temu, więc to może w przeciągu 6 lat, no wiadomo, nawet jeżeli na wschodzie się już konflikt zakończy, jest to jakimś rodzaju spełnieniem przepowiedni, no bo wiadomo, że on się nie zakończy tak, że granice zostaną w porządku. Chyba nikt w to nie wątpi. To się zmieni. Tylko pytanie, czy na jedną stronę, no, czy na drugą. Nie będzie to poniekąd nas też dotyczyć. Tak, bo muszę Państwu powiedzieć rzeczywiście, że ja bardzo sobie chwalę postać Popiełuszki. On, prawda, mógł być patriotyczny, mógł życzeniowo powiedzieć, że Iskra z Polski i Polska najbezpieczniejszym krajem, natomiast ja tutaj muszę powiedzieć, że ja tak samo czuję, że gdzieś tam ta Polska, gdzieś tam ona będzie mocna, że 25 rok będzie ciężki ekonomicznie dla bardzo dużych firm, może nie tyle ciężki, ale po prostu te firmy upadną. Natomiast pod względem bezpieczeństwa akurat jesteśmy w bardzo dobrej, że tak powiem, koniunkturze, prawda, geograficznej. Chociaż wiele mówi, że jesteśmy w centralnej Europie i to dlatego mamy tak, jak mamy. Natomiast generalnie uważam, że będziemy karmieni lękiem, ale nie jest to nadzwyczaj w porównaniu do innych krajów i lokalnych, na przykład telewizji. No czyli tak podsumowując, ten najbliższy rok, o ile to gospodarka nie będzie zbyt, no, będzie fatalnej sytuacji, zwłaszcza dla tych firm, które obecnie można byłoby zakwalifikować jako do klasy powiedzmy średniej, tak? Czy do małych przedsiębiorstw? Jest to najbardziej bezpieczne są małe przedsiębiorstwa, na przykład takie jak ja prowadzę, czy ktoś prowadzi usługi psychologiczne, dietetyczne.
bo to zawsze będzie jakby, no mówiąc kolokwialnie, w cenie, nie? Natomiast mi się wydaje, że najbardziej się oberwie tym filmom największym, tym kolosom. Okej. Okay, natomiast, żeby nie było tak smutno, znaczy smutno, ja uważam, że jest bardzo dobrze, bo Polska będzie bezpieczna, to uważam, że my się bardziej będziemy przyglądali niepokojom, ale na różnych innych, że tak powiem, polach. Może być moment, kiedy będziemy zagrożeni jakimiś zamieszkami, bo to, co powiedziałem, to powielenie 2016 na 2025 rok, tak? Mhm. Natomiast ja bardziej czuję Stany, ja bardziej czuję Norwegia, ja bardziej czuję góra i te kraje wodne, czyli Skandynawia, nadoceaniczne jakby różne kraje. Natomiast jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że ja bym nazwał, że ta gospodarka nasza się nie zatrzyma, absolutnie. Ona, jak mamy, drodzy Państwo, tą kartę koła fortuny, ona zwolni, ale ona się i tak będzie kręcić. Czyli te koło losu, te nasze codzienne życie i tak uważam, że w pewnym aspekcie ludzi, to, co jest w Indiach, jest biedny dom i bogaty dom. Pewni ludzie nie odczują tego, ale pewni ludzie, na przykład taka klasa robotnicza pracująca w dużych firmach, przedsiębiorstwach, już tak. Jasne. No dobrze. Zatem ten 2025 to będzie taki przeciętny rok ze wskazaniem na trudniejsze lata. A jesteś w stanie, albo patrzyłeś na to, co przyniesie dalsza przyszłość, czyli na przykład kolejne lata. Pytam tu w takim znaczeniu, wiadomo, że nie da się tak daleko przewidzieć, tak, ale o to chodzi, czy ta tendencja tych trudnych dla wielu ludzi lat, ona będzie wzrastać, będzie się pogłębiać, czy wręcz przeciwnie, że ten 2025 rok w zestawieniu z dalszymi latami, no będzie najtrudniejszy, a potem po prostu kolejne lata do 2030 będą jednak lepsze. Dobrze, to ja Tobie i Państwu odpowiem pytaniem na pytanie. Czy uważasz, że od 2016 to, co było 17, 18 i teraz, jest ciężej niż było 20 lat temu, czy lepiej? To wszystko zależy, w jakiej kategorii. Tak, więc skupmy się na tym, że jest trochę gorzej, drodzy Państwo, no bo patrzymy na te napięcia różne, tak? 2025 w numerologii jest dziewiątką. Dziewiątka kończy cykle. To samo, co mieliśmy. Ja uważam naprawdę, że 2016 był ostatnim dobrym rokiem geopolitycznie dla ludzkości. Dziewiątka. 2007 dziewiątka. 89 dziewiątka. Dobrze, ale idąc tym tokiem myślenia, to znaczy kolejny 2026 rozpocznie nowy, lepszy cykl. Tak, będzie lepiej. To chcę powiedzieć. Okay. Ale też ja uważam, że ten przełom 2025-2026 będzie w ogóle zmianą uniwersalną, w sensie tyle się mówi o płatnościach bezgotówkowych, o zmianach, o różnego rodzaju cyfryzacji. Ja uważam, że to może pójść w taką stronę. O czipowaniu. Jeżeli chcemy coś inwestować, inwestujmy w ziemię, niż w jakieś waluty na przykład, albo w jakąś złoto, platynę. Akcje. Obligacje. Nie, akcje to nie. Ja bym osobiście nie. Ja bym bardziej szedł w złoto i platynę. Czyli do skarpet też nie będziemy, nie, lepiej nie chować. Sama gotówka też. Ale to też... ja Ci odpowiem tak samo, jak było w 89, tak? A ja nie pamiętam. Miałem 9 lat wówczas. No mnie w ogóle nie było. Natomiast po prostu, wiesz, to było tak, że ludzie chowali w skarpety, jak to moja babcia. Miała kilka milionów, a później nominacji miała mało, tak? No. Więc możemy obserwować przez najbliższe dwa lata, czyli przyszły rok dziewiątkowy i ten jeszcze przyszły jedynkowy, zmianę. Więc ja uważam, że będzie bardzo dobrze. A tutaj dałeś tutaj taką zagwozdkę. Przez najbliższy czas możemy być kuszeni, próbowani przekupywaniem tego, żeby płacić euro i do tego nie dojdzie. Tak. Ale w związku z tym, co powiedziałeś teraz o swojej babci, że ci, którzy powiedzmy będą składać pieniądze, to kto wie, czy za wiele lat, tak tutaj idąc drogą dedukcji, to euro nie wejdzie. On na pewno wejdzie. I jeżeli popatrzymy sobie nawet, no nawet według mnie przyszłość 4, 4,5 roku, 5 lat, no to na pewno to euro wejdzie. Przesądzone. Mhm.
Ja uważam odpowiedzialnie, mówię, że tak. No dobrze, i tutaj nawet ci powiem szczerze, że jeżeli chodzi o polski złoty, to nie wiem dlaczego, ale zawsze jeżeli myślę o pieniądzach na przykład, to ja uważam, że ja za kilka lat będę zarabiał w euro. A nie może tak być? Kto wie, czy zastanawiać się nad tym, że po przewalutowaniu na inną, właśnie przejść na inną walutę, ten złoty w późniejszych latach, jeszcze dalej, idąc w przód, powróci. Wiesz co, nie wiem, to już nie do mnie pytanie na dzień dzisiejszy. Bo nie będzie nas już wówczas. Wiesz co, no to nie będzie nas może za kilkadziesiąt lat, natomiast w perspektywie 5-10, no to na pewno będziemy. Natomiast mi się wydaje jeszcze, co chciałem powiedzieć, że wielu z Państwa przelicza teraz jakby Polski na złoty, że euro to dostaniemy gotowe emerytury, państwo dostaną gotowe pensje, ale ja uważam, że zawsze trzeba to przeliczać na bochenki, na prąd i tak dalej. Zawsze będzie to odniesienie, bo ta woda już teraz nie będzie kosztowała 3 zł, no, tylko 0, euro podzielić tylko, na 4, nie? Tylko jeszcze będzie pytanie, gdzie ten bochenek kupowany, czy w Polsce, chociaż już w Polsce też bochenki potrafią być drogie, czy w Niemczech, albo no, jeszcze gdzieś tam dalej na zachodzie, bo te ceny zaczynają się wyrównywać. Może właśnie to jest pewnego rodzaju przygotowanie do wejścia w nowej waluty właściwie. Wiesz co, no ja uważam, że taki jest generalnie plan i to jak my wchodziliśmy, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, no to okej, było wspaniale, pięknie. Teraz się dużo osób na tą Unię buntuje. Natomiast no nikt, jakby zawsze każda umowa ma swoje plusy i swoje minusy. Wiadomo, że my kulturowo musimy się zjednać w jakiś tam sposób. Wiadomo, są ludzie, oglądają nas z prawa i z lewa. Ja tutaj absolutnie nie chcę wchodzić, drodzy Państwo, w politykę. Niemniej jednak zawsze było tak, że początki są dobre, a później ta Unia nas ogranicza i to będzie. Natomiast jakby to moim zdaniem nie jest... Także no, Unia sprawi, że Polska nie będzie Polską, nie? No, bo dalej jest ta Polska potrzebna Unii, żeby Unia miała pieniądze, tak drogą dedukcji. No, 38 milionów Polaków w Polsce musi pracować za przeproszeniem tych, którzy leżą i sobie odpoczywają. Ale bądź co, bądź już na zasadach ustalonych no, gdzieś indziej, nie w naszym kraju, prawda? Wiesz co... No bo te wszystkie prawa wchodzą jednak z innych, wiadomo, z Europarlamentu. Pomimo, że obecnie nawet stanowimy odrębność, to już zaczynamy stosować pewne wymogi dostosowań, chociażby ze względu na środowisko, prawda, gdzie dla wielu jest to też sytuacja w jakiś sposób dramatyczna, bo chociażby piece węglowe, które muszą spełniać pewne dyrektywy unijne, prawda? No i tak powoli będzie ze wszystkim, z każdą rzeczą. Słuchajcie, ja też wstawiłem chyba rok albo dwa lata temu z kawałkiem na swojego Facebooka post, że ta jedna malutka część świata musi uratować cały świat i to na śmieszny jest post. I akurat ja, jeżeli chodzi o te pierce, o ekologię, no to tak ja bym powiedział, że no nie jestem akurat za Unią w tym temacie, no bo kraje wschodnie, słowiańskie jakby i tak wolniej idą niż te zachodnie za rozwojem i my zawsze będziemy tą Polską, Ukraina zawsze będzie tą Ukrainą, Rumunia, Rumunią, Bułgaria, Bułgaria i będziemy się różnić od Niemców, Wielkiej Brytanii, chociażby kulturowo, więc troszeczkę dla nas pod względem tego byczego horoskopu, bo jesteśmy bykiem, bardzo takim Polska ziemskim, tak, Polska jest bykiem, generalnie ziemią bardzo mocną i wschodem w dodatku kulturowo, więc troszeczkę za szybko ta Unia nam próbuje coś narzucać, a my sobie nie damy. Stąd też po prostu mogą powstawać różne ruchy wolnościowe. Troszeczkę możemy spowalniać to koło, o którym ja mówiłem, natomiast ono się i tak będzie kręcić, ale pamiętajmy, drodzy Państwo, jedno, jesteśmy w erze wodnika. Ten świat, który pamiętamy
10 lat temu, czy nawet jak się okazuje, 4 lata temu, 9 miesięcy, jest inny. I jest szczególnie jakby inny za 10, 15, 20 lat, tak? I to potrwa bo kto jeszcze kiedyś, trochę. Kto kiedyś pamiętał, że będziemy mieli iPhony i telefony dotykowe, nie? No i tą sztuczną inteligencję, która generuje, tak. Na przykład może wytworzyć takiego Michela Rachela, który będzie mówił coś, czego nigdy nie powiedział w rzeczywistości, albo takiego wiesz co, ja pamiętam Michała kiedyś Ławniczek. tak, że ja pewnego okresu się bałem zakładać słuchawek Bluetooth, bo uważałem, że no, ta sztuczna inteligencja może się nauczyć, że tak powiem, więc kolokwialnie przewidywać przyszłość i tam opracowywać jakieś mechanizmy, a na pytanie takie, no to takie, takie, wiadomo, Sądzę, to by że nie... nie jest to niemożliwe, żeby... Nie jest to niemożliwe, aczkolwiek to jest tak, słuchaj, człowiek zawsze będzie potrzebował człowieka. Wiesz, ja bym ci powiedział, że to tak, jakby totalizator sportowy sam obstawiał szóstkę w totolotka. Bardzo jest to prawdopodobne, skoro coś rządzi światem, system rządzi i sztuczna inteligencja rządzi światem, to trudno, żeby nie potrafiła przewidzieć tego, co sama stworzy dla społeczeństw wielu, prawda? Wiesz co, już tak jest, że sztuczna inteligencja przewiduje swoje działania, tylko na ile ona przewiduje, mając na uwadze to, że i tak ją ktoś zapyta albo będzie konstruował za jej pomocą różne projekty i ona nie przewiduje już, że będzie potrzebna, no bo będzie i nie robi czegoś takiego jak samospełniająca i dopomagająca sobie przepowiednia. Jasne. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Miło się rozmawia, no ale czas biegnie, czas, który ciągle gdzieś tam nas popędza i stawia nam pewne granice. Minęło 30 minut naszej rozmowy. No mam nadzieję i życzę sobie i Państwu, żeby ten aktualnie trwający jeszcze 2024, jak i nowy 2025 i kolejne lata były to dobre lata wpisane w nasze życie, aby każdemu się tutaj z nas w miarę możliwości na tyle, na ile my sami potrzebujemy i wymagamy, aby nam się tutaj układało. Oczywiście do życzeń jeszcze można sobie pozwolić poczekać. Tu akurat czas wyznacza trochę większą granicę, więc do nowego roku na pewno jeszcze przyjdzie nam się spotkać także z moim gościem, którym był dzisiaj Michał Ławniczak. Bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz. Subskrybujcie kanał. No i odwiedzajcie stronę naszego gościa Jasnowidz. Jak to jest? Wrocław? jasnowidzwroclaw.pl. A kontakt telefoniczny? Już wszystko na mojej stronie jasnowidzwroclaw.pl. No a mogę podać numer telefonu. To jest 665 780 040.